Drodzy rodacy, szanowni państwo, żyjemy w niebezpiecznych czasach. Za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Nie było takiej w Europie od zakończenia II wojny światowej. Brutalna rosyjska agresja na niepodległą i demokratyczną Ukrainę przyniosła śmierć, ból i cierpienie. To wojna, której wciąż nie widać końca. My w Polsce, jak nikt inny na świecie, każdego dnia na własne oczy widzimy ogrom ludzkich tragedii. Spotykamy matki i dzieci, które szukają u nas schronienia, uciekając przed koszmarem wojny. Są naszymi gośćmi. Skutki tej barbarzyńskiej agresji dotykają także nasz kraj Polskę kryzys energetyczny, wzrost cen, spowolnienie gospodarcze niepewność, co przyniesie jutro. Trzeba sobie powiedzieć wprost, za to wszystko odpowiada imperialna polityka putinowskiej Rosji. Niestety, konsekwencje tej wojny w nadchodzącym roku nagle nie znikną. Nadal będziemy musieli się z nimi zmagać. Jednak pomimo tej niepewności, pomimo tych licznych wyzwań i problemów, jako Polacy otworzyliśmy nasze serca i domy dla naszych sąsiadów w potrzebie. Nie daliśmy się podzielić. Nie ulegliśmy rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. To fenomen, o którym mówi cały świat. To postawa, z której możemy być dumni. Wszyscy wspaniale zdaliśmy w 2022 roku egzamin z człowieczeństwa, solidarności i patriotyzmu. Chciałem Państwu za to jeszcze raz z całego serca gorąco podziękować. Szanowni Państwo, ubiegając się o reelekcję, zobowiązałem się, że będę prezydentem polskich spraw i tym się każdego dnia kieruję. Dzisiaj absolutnie najważniejszą polską sprawą jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków. I chciałem Państwa z całą mocą zapewnić, że Polska jest bezpieczna. Będę robił wszystko aby w rozpoczynającym się właśnie 2023 roku to bezpieczeństwo wzmacniać. Zarówno bezpieczeństwo militarne, stąd bezprecedensowy wzrost wydatków na rozwój i modernizację naszej armii, stąd ogromne zakupy, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo naszych granic. Dzisiaj wszyscy przyznają nam rację że wstępem do rosyjskiej agresji na Ukrainę był atak hybrydowy na polską granicę z terytorium Białorusi. To był test naszej determinacji, to był test tego, czy jesteśmy przygotowani. Jako państwo doskonale go zdaliśmy. Naszym służbom mundurowym, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, ale także i żołnierzom należy się za to największy szacunek. Jednak równie ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne czy ekonomiczne polskich rodzin. Te sprawy będą niezwykle istotne w nadchodzącym roku. Tym bardziej, że będzie to rok wyborczy, który, jak dobrze wiemy, niesie ze sobą jeszcze więcej politycznych sporów i emocji. Dlatego już teraz apeluję do całej klasy politycznej. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa Polaków muszą być ponad podziałami politycznymi. Muszą być wyłączone z partyjnego sporu. Tak jak kiedyś, wspólnym celem ponad podziałami było wejście Polski do NATO i Unii Europejskiej. Chciałbym to jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej to polska racja stanu. Członkostwo w NATO i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to nasze bezpieczeństwo militarne, a członkostwo w Unii Europejskiej. To nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i możliwości rozwoju. A ten rozwój po pandemii i skutkach wojny jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Dlatego byłem i jestem zwolennikiem mądrego kompromisu z Komisją Europejską. Polsce i Polakom należą się środki z Funduszu Odbudowy. Mamy do nich prawo. Właśnie dlatego w lutym, w przededniu wybuchu wojny, zaproponowałem kompromis. Zakończenie tego sporu leży zarówno w interesie Polski, jak i Unii Europejskiej, jako wspólnoty, bo w tych trudnych czasach najważniejsza powinna być jedność. Ale to musi być mądry i uczciwy kompromis, który nie narusza zapisów konstytucji i gwarantuje bezpieczeństwo prawne Polaków. To dla mnie sprawa fundamentalna, drodzy rodacy. My, Polacy, jesteśmy w Europie od ponad tysiąca lat. Mamy wspaniałą historię, z której możemy być dumni, i mamy przed sobą wielką przyszłość. W rozpoczynającym się 2023 roku możemy osiągnąć sukces jako państwo i jako społeczeństwo, ale musimy ze sobą współpracować. Dlatego życzę Państwu, żebyśmy potrafili się wznieść ponad to, co nas różni, i poszukiwali tego, co nas łączy żebyśmy niezależnie od poglądów czy przekonań potrafili ze sobą życzliwie rozmawiać i żebyśmy zawsze umieli podać sobie rękę na zgodę. Szczęśliwego Nowego Roku!